Dzień dobry. Dzisiaj Państwu przedstawiamy Forda Escape z 2014 roku. Jest to auto ze znanym silnikiem 2-litrowym turbo o mocy 240 koni. Jest to silnik w technologii wtrysku bezpośredniego, czyli tak zwany EcoBoost. Została tutaj zamontowana instalacja firmy Carmen Nevo Sky Direct wersji 2 z symulatorem zaworu pompy. Pokażmy jej poszczególne elementy. I tak, tutaj w głębi widzimy komputer z instalacji gazowej z emulatorem zaworu pompy. Tutaj mamy nasze podłączenie techniczne. Tu widzimy filtr fazy lotnej. Tutaj widzimy filtr fazy ciekłej. I tam w głębi mamy reduktor. Wtryskiwacze gazowe mamy zamontowane tutaj pod osłoną. I tak, spalanie benzyny w takim aucie jest około 11 litrów. Po montażu LPG mamy spalanie na poziomie około 12-13 litrów i do tego dochodzi około 1,7 litra do trysku benzyny. Czyli oszczędzamy na każdym 1000 km blisko 260 zł. Dla porównania koszt przejechania na benzynie 1000 km jest to 550 zł, na LPG już będzie to tylko 290. Przejdźmy teraz do wnętrza. Przełącznik w aucie został zamontowany po lewej stronie na słupku, obok dźwigni otwierania maski. Teraz wlew gazu. Wlew gazu oczywiście mamy pod klapką. Tutaj mamy dwuczęściowy wlew dokręcany. I zbiornik. Zbiornik w aucie mamy w miejsce koła zapasowego. Oczywiście na koło zapasowe klient dostaje pokrowiec. Tutaj mamy zamontowany zbiornik 49-litrowy, co daje nam około 38 litrów gazu i zasięg blisko 340 km. I tak, podsumowując, cena zestawu czy instalacji Carmen Nevo Sky Direct w tym konkretnym aucie jest około 4600 zł i zwrot następuje po około 17700 km. Dziękuję, zapraszam na kolejne filmy.